Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu wczorajszym pokazywaliśmy kolegom, jak tutaj rozpoczęliśmy budowanie nowego gołębnika na WG Kosakowo, u Maćka Wudzika w Kosakowie. W tym czasie kolega Maciek do tych gołębników, które tutaj mamy teraz przed ekranem, tutaj na pierwszym planie, on przyjmował gołębie. Tutaj cały czas tutaj przyjeżdżają hodowcy, też przywozią kurierzy, poczta, no po prostu masę osób różnych. O, widzimy, Maciek jest ciągle na etapie przyjmowania gołębi. Tak jest. No przykra jest jedna rzecz, że się dużo trafia gołębi, które nie mają rodowodu. No nie mają nic, nawet kart nie mają. To jest właśnie przykre, no ale zobaczymy później, jak to będzie. Na razie, ile tych gołębi masz już przyjętych? 260 sztuk. Kolega je, Maciek bierze od razu, je obrączkuje, chipa zakłada, tak? Że każdy ma przyporządkowany, że jak one sobie będą, my mamy tutaj w naszym systemie taką funkcję, że kiedy one chodzą po antenach, będą wypuszczane. Starsze gołębie dzisiaj nie były wypuszczone, bo jeszcze tak, to zawsze było... można też, ja przepraszam, dokończę myśl tylko, że one można zobaczyć jak, tak jakby listę obecności. Wejdziemy do środka, nim przejdziemy do pokazania, jak dzisiaj wykończyliśmy. To są te, które dzisiaj przyjechały i wczoraj. Bo to jest tak, że do tego najpierw rzucasz czy nie, czy tak po kolei? Nie, one już tam jest zasiedlone, już wszystko teraz... Puszczę może troszeczkę, bo przez katy to słabo widać. O. No to przyjechało wczoraj i dzisiaj. To poczta ma co robić. No. Hodowcy też dużo sami przywożą, tutaj kilku dzisiaj w ciągu dnia było hodowców. Zobaczmy, kolega, tak jak mówił, właśnie dlatego mówiliśmy, że nam jest taki gołębnik dodatkowy potrzebny, gdyż tutaj, żeby taki gołębnik przygotować do przyjęcia gołębi, to trzeba to, widzimy, go pomalować. No, trzeba trochę pracy później włożyć. Poskazić. To jest dużo czasu i to taki tryb, jakbyśmy chcieli latać, niestety nam to uniemożliwia. Natomiast to, co robiliśmy my wczoraj i dzisiaj jeszcze tutaj z kolegą kończyliśmy, postawiliśmy taką nową budkę, my to tak nazwiemy, wejdziemy do środka. Tutaj jest... O, widzimy woliera z przodu, pokażemy, ma taki, tutaj jeszcze nam zostało parę elementów do wykończenia, głównie te opierzenia na daszku zrobić, o takie rzeczy. Tutaj mamy, o weź, pokaż, o właśnie się otwiera, tutaj na dwie strony, tam musisz odhaczyć, o. Jeszcze ograniczników nie zamontowaliśmy, ale mamy, tu widzimy siatki polmarkowe, te przeciwwieczne z boku. Tutaj taką ciekawostkę, ja pokażę od przodu, właśnie zrobiliśmy, że wlot od razu na początku zrobiliśmy podbity, to też poliwęglanym. To powoduje, że kiedy deszcz pada, daszek jest od razu, ale mamy lekki kąt zrobiony, także tutaj będzie spadało i też go wysunęliśmy specjalnie około 15 cm na zewnątrz, ażeby nam tutaj nie kapało niejako po ścianach gołębnika, tej woliery. Ale najważniejsze z tego, co jest, my, szkoda, że to w filmie nie będzie. Ale będziemy widzieć, bo ja pokażę. Ale tutaj praktycznie, tam stojąc jest strasznie gorąco, duszno, a tu wchodzimy, jest bardzo chłodno. Tak jest. Robi swoje to, że białe ściany są i białe ściany powodują, że odbijają się promienie słoneczne i się tutaj wnętrze nie nagrzewa. No podłogę chcieliśmy zrobić z płyty surowej, nie było, wzięliśmy taką, a tutaj najwyżej pokryjemy jeszcze tutaj tekturą taką specjalną i później w razie czego będzie po przysprzątaniu można ją nawet wyrzucić. Ale na razie to jest tak jak wygląda, ja popatrzę, o, z tej strony bardzo ładnie widok, gołębie będą miały na jabłońkę, na jabłoni, na te innych kolegów, te koleżanki z innych gołębników widok. Także tutaj będzie można wszystko to zrobić. O, i będziemy jeszcze pokazywać po kolei, jak będziemy wyposażać ten gołębnik w siodełka, regały, kamery, system i te wszystkie inne rzeczy związane z prowadzeniem sportu gołębiarskiego. I no, od poniedziałku, podejrzewam, bo dzisiaj mamy czwartek, tak nie, środę, tak? Środa jest? Od poniedziałku już zaczniemy gołębiami to zasiedlać, bo w ciągu tych najbliższych dni na pewno tutaj będziemy jeszcze Maćka odwiedzać i wyposażać ten gołębnik w dodatkowe elementy. Ale na dzień dzisiejszy mamy już praktycznie taki, że no od biedy możemy tu wrzucić gołębie, zostawić im jakieś pojniki, karmiki, mogą sobie siedzieć i chodzić. No mi się podoba, bo tak dość estetycznie wygląda. I jeszcze, czekaj, i jeszcze musimy tutaj właśnie białe, zielone takie tutaj, w Gdyni niepopularne, bo to jest te barwy klubu sportowego Lechia Gdańsk, nie, no jakby Arka Gdynia była ten, ale tutaj po prawej damy logo Lechii, a po lewej Arki. Nie, to żartuję, bo tu by Maciek miał duże problemy pewnie, no ale nic. Także na razie dziękujemy, zobaczymy, tak wygląda i od poniedziałku będziemy tutaj pokazywać po kolei, co dalej będzie. A tutaj Maćkowi życzymy, bo on tu przyjmuje, teraz nie będziemy mu też już głowy zawracać, dzisiaj kończymy. Ale też co, zobaczmy, dwa dni i mamy praktycznie go postawione, my tutaj musimy niektóre elementy dorabiać. No to właśnie, my musimy po prostu dojechać, a jeszcze inne rzeczy, a mi się człowiek zajmuje, także to można postawić swobodnie w takich panelach, jak się dobrze, ładnie wszystko przygotuje w parę godzin. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i dobry lot.